co przysłonił. Wyznawca, kultywator tej postaci. Prosimy. Dzień dobry Państwu. Bohater naszej uroczystości przyszedł na świat 12 września 1814 roku we dworze w Suchej, niedaleko Węgrowa, na Podlasiu. Potwierdza. Świetnie. Uczył się w Warszawie, Krakowie, gdzie też rozpoczął studia ukończone w Berlinie. W młodości napisał w ówczesnych językach światowych, czyli po francusku i niemiecku, szereg prac z zakresu ekonomii i filozofii. Jego dokonania na polu ekonomii sprawiły, że później Prusacy proponowali mu tekę ministra finansów, której nie przyjął. Obawa przed ponownym aresztowaniem przez Rosjan sprawiła, że przeniósł się do będących pod pruskim panowaniem Wielkopolski i w lipcu 1842 roku został właścicielem Wierzynicy. W 1848 roku podjął działalność polityczną w Sejmie Pruskim. Z jego inicjatywy i w myśl jego projektu powstała Liga Polska, która miała na celu skupienie w jedno ognisko sił moralnych i materialnych, tak w kraju, jak i za granicą, do jawnego, legalnego działania na korzyść narodowości polskiej. Działalność Ligi Polskiej i na rzecz kółek rolniczych włączyła jego osobę z terenem dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Jako poseł nieustannie zabiegał o Polski Uniwersytet w Poznaniu. W 1843 roku opublikował o skojarzeniu dążeń i prac umysłowych w Wielkim Księstwie Poznańskim. Publikacja ta tworzyła podstawy pracy organicznej, która legła u podstaw zwycięskiej walki Wielkopolan o wolność na przełomie 1918-19 roku. Z drugiej strony stanowiła projekt powstałego w 1857 roku Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Sieszkowski został jego pierwszym prezesem i jako jedyny pełnił tę funkcję jeszcze dwukrotnie. W samym 1857 roku
kościele w Jeruzalu poślubił z prieczną siostrę Haliny. Kiedy po niecałych 4 latach rozebrał mu ją, postanowił uczcić tam zmarłej żony, niezwykłym jak na tamte czasy pomnikiem, wyższą szkołą rolniczą imienia Haliny w Żabikowie, jedyną polską wyższą uczelnią na ziemiach zaboru pruskiego. Był człowiekiem niebywale wszechstronnym, działającym na wielu polach, naukowym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Do dziś pozostaje dla nas współczesnych niezrównanym wzorem człowieka prawego, mądrego, miłującego ojczyznę i ludzi niezależnie od ich stanu. A teraz jeszcze poza tym, co mam napisane, powiem tylko, że państwo ciężkowscy pobrali się w kościele w Jeruzalu, a kościół w Jeruzalu to nic innego jak kościół z serialu Rancho od kościół Wilkowyja. Wiwat August Ciężkowski! Niech nam żyje! Panie prezydencie, proszę. Tak jest. Szanowni państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie, a parze Chrabiowskiej za to, że wzięła mnie do swojego powozu. To dla mnie wielkie wyróżnienie. 2 godziny temu świętowaliśmy wspomnienia Jerzego Sulimy-Kamińskiego, Most Królowej Jadwigi, 5 wydanie. 2 godziny minęły i dzisiaj spotykamy się w tym miejscu, aby uświetnić i cieszyć się z miejsca, które jest szczególne dla naszego miasta, z ulicy hrabiego Augusta Ciężkowskiego. To miejsce szczególne dla tych, którzy tutaj przyjadą, obejrzą, na pewno dla tych mieszkań. Ja gratuluję i wielce się cieszę, środowisko potrafi tak bardzo się zintegrować, tak bardzo dbać o swoje sprawy i to wydarzenie, które jest wydarzeniem kierowanym do wszystkich wygoszczan, umożliwia poznanie tajniki, dowiedzenie się o historii poszczególnych budynków, tych, którzy w nich kiedyś mieszkali. Bardzo gratuluję tego. Ja wiem, to jest może złe, coś jeszcze brakuje, spoglądam po swoje nogi, ale to jest temat, który wkrótce omówimy i mam nadzieję, wszyscy będziemy zadowoleni. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję. Proszę państwa, pan prezydent tego nie wie, ale teraz pewne zaskoczenie. Mam nadzieję, że w sumie skończy się jak najpiękniej. Otóż mamy tutaj srebrną statuetkę halabardnika, tutaj, który jest za nami, który jest nie tylko symbolem człowieka, strażnika, który pilnuje, jak się kiedyś mówiło, miru domowego, ale jest też właśnie symbolem naszej ulicy i jest dla nas symbolem nadziei, że to, co pan prezydent powiedział, wreszcie się ziści, że nie będzie to tylko słowo, ale będzie to też czyn, jakby powiedział August Ciężkowski. I panie prezydencie, tu publicznie dzisiaj pokazujemy tylko tę statuetkę i zostanie ona wręczona prezydentowi miasta, który doprowadzi tę ulicę do stanu godnej jej patrona i naszej pracy. Także ta statuetka czeka. Mamy tutaj na ulicy kilka zakładów złotniczych i bardzo dobrze zabezpieczone skarbce w tychże. Także ta srebrna statuetka czeka. Dodam od siebie, że mam nadzieję, że tym prezydentem będzie pan, panie prezydencie. A teraz jeszcze odczytam petycję, którą tutaj już paręset osób podpisało, a tutaj są tylko symboliczne głosy. Bydgoszcz w dniu 100. rocznicy urodzin Augusta Ciężkowskiego i 120. rocznicy wytyczenia ulicy jego imienia. Petycja do prezydenta miasta królewskiego Bydgoszczy. My, mieszkańcy i przyjaciele najpiękniejszej ulicy miasta, będącej świadectwem mądrości, poczucia piękna naszych przodków, od lat staramy się dbać o pozostawione nam dziedzictwo. Bez pomocy władz samorządowych nie rozwiążemy tego zadania. Ale czekamy na to już od 2007 roku. Zwracamy się do ich organu wykonawczego, czyli prezydenta miasta Bydgoszczy, z apelem o pilne przywrócenie jezdni, chodników i całej ulicy imienia Augusta Ciężkowskiego
i godnego wyglądu deklarujemy dalszą pomoc w tym pięknym i słusznym dziele. Tak nam dopomóż Bóg. Tak, już zebraliśmy ponad 500 podpisów, a teraz sympatyczniejszy jeszcze i słodszy prezent dla pani hrabiny. Proszę bardzo. Łukaszu, może przedstawię. No właśnie, odpowiadają, no ja pochodzę z plebsu, także zaniedbałem trochę etykiety. Witamy już teraz bezpośrednio przepiękną małżonkę pana hrabiego, która niestety w realnym życiu odeszła bardzo młodo, w wieku 24 lat. Brawa! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Niech żyje nam hrabina Halina Elena Cieszkowska. Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Panie hrabio, pozwolę sobie oddać głos i za chwilę chyba zaprosimy wszystkich obecnych do symbolicznego tortu z okazji 200. rocznicy. I proszę o kilka słów. Podziwiam tę piękną ulicę, niezwykłą, zupełnie przypominającą miasta Italii, po której wędrowałem, zwłaszcza tutaj piękne akcesoria wielizyjne, różnego rodzaju, które się suszą. Podziwiam fasady wspaniałe tych kamieniczek. Chętnie wróciłbym na tę ulicę mieszkać, ale niestety mój dom jest tam. Wobec tego jest to absolutnie nierealne. Natomiast mam relacje aniołów, które czasem stamtąd tutaj spływają w pewnych misjach i one, kiedy czują się nieco głodnawe, tutaj posilają się w tej wspaniałej pierogarni. Dlatego gratuluję Państwu gastronomii. No szkoda, że artyści, którzy naprzeciwko mieli swoją miejsce spotkania, tak zwana galeria autorska, jakoś uciekła stąd. Żal mi jako po prostu mecenasowi sztuki, że oni nie działają ponoć w jakiejś piwnicy na Chocińskiej, jako szczury artystyczne tam grzebią się w artyzmie. Dziękuję bardzo. Życzę udanej zabawy dzisiaj. Bawmy się i niech będą tańce, hulanki, swawole, jak pisał nasz pieszcz. Życzę Państwu miłej zabawy i gratulacje dla organizatorów. Żona, moja ulica, moje miasto, moje miasto, moja ojczyzna. Najpiękniejsza. Nie ma takich ojczyzny jak ta. Nie ma. Nie ma. Bardzo dzięki. Śmiesznie wygląda. Proszę. Pragnę. Idzie pan z drugiej strony. Proszę, to jest bardzo ten panie.